Dzień dobry, moi drodzy, witajcie po małej przerwie. Już jestem, wracam do Was z filmami kosmetycznymi. Wiem, że czekacie. Dostałam od Was również parę wiadomości, gdzie zniknęłam, gdzie byłam. Otóż byłam na urlopie, zresztą część z Was już o tym doskonale wie. A dzisiaj zapraszam Was na film dotyczący skóry dojrzałej. Moi drodzy i moje drogie panie, bo jest Was tutaj zdecydowanie najwięcej. Patrząc na moje statystyki, a tak mniej więcej po 34 roku życia pojawia się tutaj najwięcej pań i wiem od Was, że ten temat pielęgnacji skóry dojrzałej bardzo Was interesuje i też na niego czekacie. Dlatego też postanowiłam, że poświęcę mu nieco więcej czasu i bardziej rozbuduję te moje cykle filmików, które tutaj prowadzę. No właśnie, skóra dojrzała, czyli zanika nam już produkcja kolagenu i elastyny. Zmniejsza się produkcja kwasu hialuronowego w naszym organizmie, co za tym idzie również w naszej skórze. Zanikają nam ceramidy. Skóra jest zdecydowanie bardziej przesuszona. Pojawiają się zmarszczki, pojawia się utrata jędrności naszej skóry. Widzimy już te tak zwane chomiki. Zaczyna się proces opadania powiek. No mogę tutaj wymieniać i wymieniać. Jeśli do tego dołożymy jeszcze problemy hormonalne, menopauzę, czy też przebarwienia, które pojawiają się wskutek popełnianych przez nas błędów w młodości, albo też z drugiej strony pojawia się tak zwany acne tarda, czyli trądzik dorosłych, no to słuchajcie, kombinacji mamy tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie da się ukryć, że najczęściej, jeśli rozmawiamy o skórze dojrzałej, pojawia się ten problem właśnie suchości, przesuszenia, odwodnienia czasami, zmarszczki, utrata jędrności itd. Ale tak jak mówię, jest też problem z nadprodukcją sebum, jest też problem hormonalny, pojawia się problem trądziku dorosłych. Także wszystkie te tematy postaram się tutaj dla Was pociągnąć, jak to się mówi, przedstawić Wam różne możliwości, które możecie wykonywać, zarówno jeśli chodzi o pielęgnację domową, ale również pielęgnację gabinetową, salonową czy medycynę estetyczną. Jak to wszystko sobie ułożyć w głowie, z czego korzystać i dzisiaj zaczynamy od takiej podstawy. Podstawy, czyli skóry dojrzałej, która zaczyna się mniej więcej już po 34 roku życia, kiedy zaczynamy dostrzegać te pierwsze procesy, które zaczynają się dziać w naszej skórze, ale pojawia się też właśnie suchość. I od tego zaczynamy. Jak wiecie, ja staram się od bardzo, bardzo dawna przekonywać Was do tego, że oczyszczanie naszej skóry, prawidłowe oczyszczanie naszej skóry, to jest podstawa pielęgnacji przy każdym typie. Tak? Bez względu na to, czy mamy skórę suchą, mieszaną, tłustą, normalną, dojrzałą, problematyczną, atopową, łuszczącą się i tak dalej. Oczyszczanie, moje drogie panie, jest podstawą pielęgnacji. I w przypadku skóry suchej, ale również dojrzałej, to oczyszczanie ma ogromne znaczenie, ponieważ musi być delikatne, musi być kojące, łagodzące, nie może zaburzać bariery hydrolipidowej, przy czym też musi wpływać na to, żeby ta nadmierna ucieczka wody z naskórka nie była aż tak intensywna. I warto korzystać z takich preparatów, które właśnie będą dopasowane, nawet w przypadku skóry dojrzałej, do skóry suchej. Czyli coś na zasadzie, już Wam tutaj robiłam taką serię a propos tych zestawów odnośnie pielęgnacji skóry suchej. Możecie sobie oczywiście do tych filmów zerkać, bo tam macie różne propozycje, ale w przypadku pielęgnacji oczyszczającej, oczyszczania skóry również dojrzałej, te preparaty do pielęgnacji skóry suchej mogą być zbliżone, mogą się wymieniać. I w pierwszym zestawie, który Wam dzisiaj tutaj zaproponuję, pierwszy preparat jest od marki Mixa. Jest to płyn micelarny, który ma zapobiegać przesuszeniu naszej skóry. I marka Mixa wprowadziła do składu tego płynu micelarnego, oprócz substancji myjących, oprócz miceli, inne składniki, jak na przykład glicerynę, które właśnie będą wpływały na tą nadmierną utratę wody z naszego naskórka. Czyli z jednej strony mamy oczyszczanie, z drugiej strony mamy też pielęgnację, no można tak powiedzieć. Płyn micelarny, który stosujemy
w pierwszym kroku oczyszczania, czyli w pierwszym kroku naszego demakijażu, przypominam, płyny micelarne stosujemy tylko i wyłącznie wieczorem. Jeśli jesteście osobami, które nie wykonują makijażu w ciągu dnia, możecie zrezygnować ze stosowania płynu micelarnego i przejść bezpośrednio do mycia skóry. Natomiast jeśli jesteście osobami, które regularnie sięgają po filtry, a jak wiecie, ja też przypominam Wam cały czas, że jednak filtry to jest podstawa, też kolejny ważny krok w naszej pielęgnacji, no to tutaj jednak trzeba wykonywać to dwuetapowe oczyszczanie, żeby pozbyć się filtru z naszej skóry. Moja propozycja jest to płyn Mixa. Na początek w dobrej cenie, bardzo często w promocji. Sprawdzi się również do skóry wrażliwej, ma dużą pojemność 400 ml, więc fajnie się to komponuje, jeśli chodzi o cenę i pojemność, ale też wydajność. No dobrze, wspomniałam Wam o pierwszym kroku, czyli o płynie micelarnym, to teraz musimy zmyć micelę z naszej skóry i ją dodatkowo doczyścić. I tutaj proponuję Wam piankę od marki Face Boom, jedną z moich ulubionych, która bardzo fajnie sprawdza się w przypadku skóry suchej, ładnie ją doczyszcza, ma bardzo ciekawy zapach, ten zapach też szybko ulatnia się ze skóry, ale nie podrażnia, nie powoduje pieczenia, nie powoduje swędzenia. Naprawdę ta skóra jest taka fajna, nie jest ściągnięta, więc super ta pianka sprawdzi się w tym drugim kroku naszego oczyszczania. Też jest w bardzo dobrej cenie i bardzo często możecie kupić ją na promocji. Dostępna m.in. w Hebe stacjonarnie online. Przypominam, że linki do produktów, o których dzisiaj opowiadam, znajdziecie jak zawsze w opisie do tego filmu. Pianka, którą możecie wykorzystać również w porannej pielęgnacji, bo oczywiście rano również naszą skórę myjemy. Następny krok. Tonizacja. I tutaj chcę Wam polecić tonik od marki Ziaja, tonik ogórkowy, który co prawda według marki ma większe zastosowanie do skóry tłustej, mieszanej i normalnej, chociaż patrząc na skład tego toniku, moim zdaniem bardzo dobrze sprawdzi się do każdego typu skóry. Nie ma tutaj żadnych substancji, które będą jakoś specjalnie wpływały na regulację sebum, na zaskórniki i tak dalej. Jest to raczej tonik moim zdaniem bardziej nawilżający, między innymi ze względu na to, że posiada ekstrakt z ogórka. Tonik, który możemy stosować jako uzupełnienie pielęgnacji oczyszczającej wieczornej pielęgnacji, wieczornych krokach, ale również tonik, który stosujemy rano. Bardzo tani, o moim zdaniem fajnym zapachu, no ale to jest, wiecie, jak to jest z tym zapachem ogórkowym. Nie każda z nas go lubi, ja na przykład go bardzo lubię i polecam, bo uważam, że ten tonik ma fajny skład, fajnie działa na skórę, nie przesusza, nie powoduje pieczenia, nie powoduje podrażnienia, a co najważniejsze, reguluje pH naszej skóry. No i teraz idziemy do kolejnej ważnej sprawy, na którą powinny zwrócić uwagę posiadaczki skóry już dojrzałej. Dlaczego? Mowa tutaj o serum. Moje drogie panie, ja osobiście uważam, że w pielęgnacji skóry dojrzałej podstawą podstawą pielęgnacji powinny być produkty oczyszczające i tonizujące, serum, dobrej jakości serum i krem pod oczy, a później możemy dodatkowo dołożyć krem, który może być zdecydowanie tańszy niż serum. Krem, który będzie miał działanie przede wszystkim nawilżające i okluzyjne, bo nakładamy go na serum. No i oczywiście filtr. O filtrach zrobię dla Was oddzielny materiał już za chwilę, bo mnie dopytujecie, kiedy wreszcie pojawi się jakaś aktualizacja. Więc czekajcie cierpliwie, bo już zaczną się pojawiać filmy. W ogóle mam tyle pomysłów w głowie na nowe tematy tutaj filmików na moim kanale, że nie wiem, czy mi starczy czasu na ich realizację, ale lecimy. Także dzisiaj nie będzie o filtrach, będzie w oddzielnym filmie. Natomiast serum. Robimy sobie taką pielęgnację tutaj zestawów z tańszymi produktami, ale ja uważam, że w pielęgnacji skóry dojrzałej serum z dobrej jakości składnikami, fajnej formule, to powinien być taki produkt, na który nie będziecie żałować Waszych pieniędzy. Możecie naprawdę zaoszczędzić na kremach, które będziecie nakładać na serum w porannej czy wieczornej pielęgnacji, ale jednak serum, które ma skoncentrowane składniki aktywne, szybciej dostaje się do naszej skóry. Często też ma jakiś, marka wprowadza jakąś fajną technologię, żeby te składniki głębiej się dostały. To jest bardzo ważna sprawa. I takie dobre serum cenowo zaczyna się powyżej tych 50 zł, czasami w granicach 100 zł i bardzo często też przekracza tę granicę 100 zł.
Ja mimo wszystko będę starała się Wam tutaj polecać te tańsze produkty, ale zrobię też dla Was serię, gdzie opowiem o droższych produktach, które naprawdę są warte swojej ceny i ta cena idzie z jakością produktu. Bo wiem, że są tutaj też takie panie, które lubią sięgać po droższe kosmetyki i szukają takich, które naprawdę będą działały, a nie, że płacimy za markę, za opakowanie, a w składzie tak naprawdę nic nie ma. Więc też będziemy sobie o tym rozmawiać. Więc serum, słuchajcie. Serum powinno być podstawą w tej pielęgnacji skóry dojrzałej. I skoro mówimy sobie dzisiaj o takiej podstawie podstaw, ile razy ja już wymieniłam dzisiaj to słowo, musicie mi to wybaczyć, ale zawsze tak mam, że jak wracam po urlopie, to jeszcze zanim dojdę tutaj do siebie, opowiadając Wam o różnych kosmetykach, to czasami to słownictwo, wiecie, będzie się powtarzać albo będę popełniać jakieś błędy. No dobra, nieważne. W każdym razie, co chciałam Wam powiedzieć? Serum. Zwróćcie uwagę na to, jakie substancje aktywne znajdują się w serum w tej pielęgnacji skóry dojrzałej. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na kwas hialuronowy i kolagen, które będą zatrzymywały tę nadmierną ucieczkę wody z naszego naskórka i sprawiały, że ta skóra będzie w lepszej jakości, zmarszczki będą, powiedziałabym, delikatnie wypełnione. Najlepiej, jeśli to by były produkty typu serum, które mają różne cząsteczki kwasu hialuronowego, takie, które będą wnikały głębiej, ale też te, które będą pozostawały na naszej skórze, łapały tę wodę i optycznie wypełniały właśnie nasze zmarszczki. Kolejna grupa są to tłuszcze, lipidy, ceramidy, które są również bardzo potrzebne w pielęgnacji skóry suchej, ale oczywiście peptydy, działanie ujędrniające, przeciwzmarszczkowe. No i moje drogie panie, retinol. Ale o retinolu, retinoidach też zrobimy sobie oddzielny temat. Dzisiaj skupiamy się na skórze suchej i ja tutaj właśnie chciałabym Wam polecić genialny booster, koncentrat od marki Bandy, który wcale nie kosztuje nie wiadomo jak duże pieniądze, ale jest w nim kwas hialuronowy. To, co będzie Wam potrzebne. Mamy fajną konsystencję, fajnie ten produkt pracuje na skórze. Spokojnie możecie go stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji. On został tak skomponowany, że nada się tak naprawdę do każdego typu skóry. Ale jeśli mówimy o skórze dojrzałej i suchej, ten kwas hialuronowy, ten booster, ten koncentrat od Bandy, to jest moim zdaniem bardzo fajny produkt, który nie kosztuje nie wiadomo jakie pieniądze, a warto go mieć w swojej pielęgnacji. Następny kosmetyk będzie to krem pod oczy. I z wiekiem ta skóra w okolicy naszych oczu oczywiście też zaczyna gorzej wyglądać. Też się starzeje, robi się bardziej sucha, pojawiają się zmarszczki. Więc jeśli chcecie, ale oczywiście nie musicie, bo to jest Wasz wybór. Ja tutaj Was do niczego nie zmuszam, to są tylko i wyłącznie moje propozycje. Polecam Wam stosowanie kremu pod oczy. I tutaj moja propozycja dla Was to jest tani, ale bardzo fajny krem, który również zawiera w składzie kwas hialuronowy od marki Amnaturica. Ja o tym kremie też już Wam opowiadałam, polecałam go Wam. Wiem, że u większości z Was ten krem bardzo dobrze się sprawdził. A tak jak mówię, jest tani, ma fajną konsystencję, bardzo fajnie sprawdzi się w porannej, wieczornej pielęgnacji. Dodatkowo też bardzo fajnie funkcjonuje pod korektorem, jeśli wykonujecie makijaż. Absolutnie nie podrażnia skóry. Ma bardzo fajny skład, bogaty skład, gdzie znajdziecie dużo substancji pochodzenia naturalnego, roślinnego. Jedynym jego minusem jest to, że ten krem zamknięty jest w słoiczku, więc musimy tutaj podziałać jakąś szpatułką, żeby to było higieniczne użytkowanie tego kremu. Natomiast uważam, że jest bardzo dobry, w bardzo dobrej cenie. Jest jeszcze drugi krem kolagenowy, który również mogłabym Wam polecić w przypadku skóry dojrzałej i suchej, więc macie tutaj wybór. Ja dzisiaj mówię o tym kremie z kwasem hialuronowym, ale zerknijcie sobie na ofertę marki Amnaturica, bo naprawdę te produkty są super skomponowane i godne polecenia. I moja ostatnia propozycja, jeśli chodzi o pierwszy zestaw, no to musi być krem, bo skoro rozmawiam o serum, to musi być krem, który będzie dopełnił tę naszą pielęgnację. I tutaj znowu mam dla Was propozycję od marki Bandy, seria, która moim zdaniem jest niedoceniona, jeśli chodzi o skórę dojrzałą. Jest to seria Phyto Care, bardzo fajnie skomponowana i znajdziemy w niej ciekawe produkty.
Krem, który Wam polecam, możecie stosować spokojnie w porannej i wieczornej pielęgnacji. Ma bardzo fajną konsystencję, nie kosztuje miliony monet, delikatnie pachnie, fajnie pracuje na skórze, fajnie się go rozprowadza. Super sprawdza się pod makijaż. Mamy opakowanie z pompką, więc mamy również opakowanie higieniczne. Ale to, co jest także ciekawe, to to, że ten krem będzie intensywnie nawilżał, działał przeciwzmarszczkowo i delikatnie liftingował skórę. Mamy w jego składzie masło shea, mukopolisacharydy, biotynę, pantenel łagodzący, witaminę E czy na przykład kompleks fitosteroidów. Kompozycja genialnie stworzona dla skóry suchej, ale uwaga, dojrzałej. Ja czasami się śmieję, że takiej skóry dojrzewającej, czyli takiej, której jeszcze nie potrzebuje aż tak silnego działania ujędrniającego, ale już zaczynają się te procesy, już zaczynamy dostrzegać, czyli tak mniej więcej po 35 roku życia. Bardzo fajny krem. Zerknijcie sobie w ogóle na całą tę serię FitoCare, bo tak jak mówię, jest ona moim zdaniem niedoceniana. Bardzo mało mówi się w necie o tych kosmetykach, bardzo mało osób je poleca, a seria super fajnie stworzona. Tam jest też taki olejek, które szczególnie polubią panie, które mają właśnie suchą skórę dojrzałą, na który możemy wykonywać sobie wieczorem masaż. No, macie tutaj możliwości. Ja Wam przedstawiam krem, który będzie uzupełnieniem właśnie w tym pierwszym zestawie. Lecimy z drugim zestawem pielęgnacyjnym i zaczynamy znowu od oczyszczania. Tym razem moja propozycja to jest kultowe, zresztą moje ulubione, masełko od Bandy. Masło, które jest skomponowane na bazie emolientów, nie powinno podrażniać Waszej skóry, a super sprawdzi się zarówno w pierwszym kroku oczyszczania, czyli do usunięcia makijażu wieczornej pielęgnacji. Nawet w drugim kroku oczyszczania, w połączeniu z wodą, też będzie fajnie pracowało na naszej skórze i fajnie tę skórę oczyszczało. A nawet bym powiedziała, że można to masełko stosować w porannej pielęgnacji. Jeśli nie lubicie kosmetyków typu żel czy pianka, no to takie masełko emoliencyjne naprawdę bardzo fajnie się sprawdzi i też będzie super rozwiązaniem dla pań ze skórą dojrzałą, które, uwaga, wykonują zabiegi w salonach kosmetycznych, czy też korzystają z zabiegów medycyny estetycznej. Ta skóra czasami jest bardziej podrażniona, szorstka, przesuszona, potrzebuje też fajnego działania w tym kroku oczyszczania, więc to masełko moim zdaniem to będzie genialna propozycja dla Was. No i też, co jest ważne, nie kosztuje nie wiadomo jak, można je kupić stacjonarnie. Była nawet swego czasu dostępna taka edycja limitowana, malutka. Nie wiem, czy jeszcze jest dostępna, ale sprawdzajcie, bo czasami się pojawia, więc to też jest fajna propozycja dla osób, które nigdy nie korzystały z tego typu produktów, a chciałyby sobie je przetestować. Skoro mówimy o oczyszczaniu, no to musi wejść tonizacja. Tonizacja i tutaj znowu mam dla Was propozycję od marki Ziaja, ale tym razem tonik witaminowy. Tak przynajmniej ma w nazwie, ma kilka fajnych substancji aktywnych, które super sprawdzą się w przypadku skóry dojrzałej i suchej, ale też uważam, że jest to taki produkt, który dobrze sprawdzi się w przypadku innych typów naszej skóry, tak naprawdę dla każdego. Bardzo fajny tonik, też fajnie pachnie, w niewielkiej cenie, więc warto go sobie wpisać na listę. I teraz przechodzimy do produktu pod oczy. Tak jak Wam opowiadałam wcześniej, ta pielęgnacja w przypadku skóry suchej i skóry dojrzałej, przede wszystkim skóry dojrzałej, też powinna skupiać się właśnie na tej okolicy. I tutaj mam z kolei dla Was propozycję naprawdę taniego kremu od marki Bielenda, ale ten krem ma bardzo fajny skład. Ma świetne substancje aktywne, przede wszystkim ceramidy. Ceramidy, które, tak jak Wam powiedziałam, z wiekiem zaczynają nam zanikać i już tak mniej więcej w wieku 40 lat tych ceramidów mamy naprawdę bardzo mało, a skóra ich nie produkuje, zatrzymuje się ten proces, więc warto te ceramidy uzupełniać. A jak wiecie o ceramidach, też już Wam zrobiłam oddzielny tutaj materiał na moim kanale, są bardzo wskazane w naszej pielęgnacji, zwłaszcza w pielęgnacji skóry suchej, ponieważ one będą tworzyły tę barierę ochronną, zapobiegały utracie wody z naskórka, więc warto je wprowadzić do pielęgnacji, zwłaszcza pielęgnacji skóry dojrzałej. No i tutaj właśnie krem, który chcę Wam polecić, ceramidy, kwas hialuronowy 24-karatowe, złoto, olej kokosowy, masło shea, witamina C, witamina E
czy fitosfingozynę. Bardzo fajny krem przeciwzmarszczkowy, krem, który będzie regenerował, nawilżał, ale też odbudowywał właśnie tę barierę hydrolipidową. No i znowu, nie kosztuje miliony monet, a warto się nim zainteresować. Serum. Tym razem peptydy. Peptydy, o których Wam powiedziałam, że fajnie też je mieć w swojej pielęgnacji, ponieważ peptydy będą działały w różnych kierunkach, w zależności od tego, jakie mamy peptydy umieszczone w produkcie, ale akurat tutaj rozmawiamy sobie o peptydach przeciwzmarszczkowych. I moja propozycja dla Was to booster od marki Dr. Skin Clinic, który ma bardzo fajny, prosty skład. Najważniejsze peptydy, które będą działały właśnie na te zmarszczki, będziemy mówić tutaj o tym działaniu przeciwzmarszczkowym. I uwaga, ten produkt jest tak skomponowany, że można go również stosować w okolicy oczu. Czyli coś na kurze łapki, coś na pierwsze zmarszczki, coś delikatnie tutaj opadająca powieka, więc fajny produkt w niewysokiej cenie, o fajnej konsystencji, która dosyć szybko się wchłania, fajnie pracuje na niej krem. Możemy go stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji. Dlaczego nie? Moje drogie panie, panowie, peptydy, świetne rozwiązanie w pielęgnacji dojrzałej skóry. No i teraz pomyślałam sobie, że zrobię taki podział, czyli krem na dzień i krem na noc, bo wiem, że są też tutaj wśród Was osoby, które jednak wolą mieć krem na dzień i krem na noc. Jeśli natomiast zainwestujecie w serum, to pomyślcie o tym, żeby ten krem był tak skomponowany, żeby można było go stosować rano i wieczorem, ale oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyście rano stosowali inny krem na dzień, a wieczorem inny krem, tak? I tutaj moja propozycja od marki Liren. Krem serii Eco, jestem Eco, chyba tak się nazywa ta seria. A krem, co prawda, z którym jest mały problem, bo nie wszędzie można go dostać. Nie jest on łatwo dostępny, jeśli rozmawiamy o drogeriach stacjonarnych, ale w internecie spokojnie go znajdziecie. I to jest krem, który również ma fajny skład, ponieważ bazuje on na wielu substancjach pochodzenia roślinnego. Coś dla osób, które jednak wolą tego typu kosmetyki. I w nim znajdziemy naprawdę takie fajne substancje, które będą wzmacniały naszą skórę, chroniły ją przed wolnymi rodnikami, łagodziły, koiły, nawilżały, ale też działały ujędrniająco. Ten skład jest naprawdę bardzo bogaty i polecam Wam sobie zerknąć na ten skład. Fajnie dopasowane substancje aktywne, super konsystencja, rzeczywiście to nawilżenie się pojawia, to takie delikatne napięcie również się pojawia. No i cena przede wszystkim, która jest niska i przemawia za tym, że mamy fajny skład, wiele substancji pochodzenia naturalnego, wiele substancji aktywnych i będzie za tym szło fajne działanie. A z kolei na noc polecam Wam również krem, który ma bardzo naturalny skład, ale tym razem marka Only Bio. Pewnie też większość z Was tę markę doskonale kojarzy. Tutaj mamy już inne opakowanie, bo mamy opakowanie z pompką i też inne substancje aktywne. Chociaż powiem Wam, że zastanawiałam się troszkę, dlaczego marka dała ten krem jako na noc, ponieważ można by było go spokojnie stosować również w porannej pielęgnacji. Tak właśnie obserwując skład, analizując ten skład, ja bym się przychyliła do tego, że jednak no, można by było i rano i wieczorem. Marka co prawda proponuje na wieczór, więc zostańmy właśnie w tej kwestii wieczornej. Co takiego w nim znajdziemy? To między innymi gliceryna, bakuchiol, skwalan, olej z awokado czy witamina E. Substancje, które będą działały odbudowująco, regenerująco, wzmacniająco, będą działały nawilżająco, będą wpływały na to działanie przeciwzmarszczkowe, będą też delikatnie ujędrniały naszą skórę, no bo tutaj mówimy, że mamy ten bakuchiol, więc coś tam się dzieje. Ale to, co jest najważniejsze, to właśnie w przypadku skóry suchej będą działały, będą zapobiegały tej utracie wody z naszego naskórka, wpływały na odbudowę bariery hydrolipidowej, a co za tym idzie, też skóra będzie wyglądała po prostu lepiej, będzie bardziej jędrna, te zmarszczki będą zmniejszone. Więc to też jest bardzo ciekawy krem, bardzo fajny. I też przychylam się do tego, że warto się nim zainteresować. Tak jak wspomniałam Wam na początku dzisiejszego filmu, to jest taka, moim zdaniem, miniaturka. Taka podstawa właśnie tej pielęgnacji skóry dojrzałej i suchej. Czyli mamy tutaj, zaproponowałam Wam koncentrat booster z kwasem hialuronowym.
coś z peptydami, czyli działanie właśnie przeciwzmarszczkowo-jędrniające i tak dalej. Mamy nawilżanie, odbudowę bariery hydrolipidowej, wzmacnianie skóry i odżywianie jej, a co za tym idzie też właśnie wygładzenie tej skóry, lekkie napięcie. Mamy naprawdę fajne produkty w dobrych cenach, dużo polskich marek, ważne dla naszej pielęgnacji oczyszczanie. No i tak jak mówię, w następnych filmach polecę Wam bardziej rozbudowaną pielęgnację. Porozmawiamy sobie również o retinoidach, które powinny się pojawić w pielęgnacji skóry dojrzałej. Omówimy sobie filtry. No i też skupię się na tych skórach problematycznych dojrzałych, czyli właśnie w momencie, kiedy pojawiają się przebarwienia, czy też pojawia się akne tarda, czyli ten trądzik dorosłych, problemy związane z menopauzą. A wszystkim będzie. Czekajcie cierpliwie. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Was usatysfakcjonował, chociaż odrobinkę, bo jest tutaj bardzo Was dużo. Wiele z Was czeka i każdy z Was ma też troszeczkę inny ten typ skóry dojrzałej, ale będzie. Będzie. Wracam do nagrywania filmów, także czekajcie cierpliwie. Przypominam o tych linkach. Oczywiście zostawię Wam jeszcze linki do tych moich poprzednich filmów z zestawami. Tam też możecie sobie zerknąć, może coś Was zainteresuje. A tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, że dotrwaliście do końca z tym moim pierwszym filmem gadanym, jak ja to mówię, po powrocie i przeżyliście to. Ściskam Was cieplutko i do zobaczenia. Buziaki, pa!